Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Biznesmania i dzisiaj dowiecie się, czy w biznesie lepiej być człowiekiem orkiestrą, czy może dyrygentem. Zapraszam! Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj o tym, czy lepiej być człowiekiem orkiestrą, czyli osobą, która potrafi zrobić praktycznie wszystko, a może osobą, która będzie takim dyrygentem, będzie delegować i budować wokół siebie zespół. Co jest tak naprawdę bardziej wartościowe w biznesie? Kiedy uruchamia się startup, faktycznie jest się takim człowiekiem orkiestrą. Trzeba wszystkiego dotknąć, wszystko stworzyć. Trzeba troszeczkę się znać na marketingu, trochę się znać na księgowości. Trzeba być tak naprawdę trochę księgowym, trochę marketingowcem, trochę osobą o sprzedaży, działem operacyjnym, technicznym w jednym, więc jest się taką osobą od wszystkiego, takim człowiekiem orkiestrą. Natomiast w którymś momencie, kiedy ten biznes ewoluuje, kiedy się rozwija, no trzeba myśleć już o tym, żeby faktycznie zatrudniać zespół, delegować zadania i przejść na bycie dyrygentem. I to jest tak naprawdę klucz w tym elemencie skalowania biznesu. Niektórzy przedsiębiorcy zatrzymują się na poziomie człowieka orkiestry i w którymś momencie są przemęczeni, w którymś momencie jest trochę dużo stresu w życiu, ten cały proces ich przerasta, ponieważ biznes trochę się rozwija, oni zajmują się coraz większą ilością rzeczy, mają coraz więcej na głowie, no i nie są w stanie sobie z tym poradzić. Często tacy przedsiębiorcy po prostu rezygnują z prowadzenia biznesu lub ten biznes upada ze względu na to, że nie zbudowali wokół tego odpowiedniej infrastruktury, zespołu i nie stali się takim właśnie dyrygentem. Więc Michael Jordan, to też Wam powiem, ostatnio żeśmy o tym rozmawiali, ale nie wiem, czy wiecie, że Michael Jordan, najlepszy koszykarz na świecie, jakby nie było, zaczął wygrywać mistrzostwa i zaczął tak naprawdę być skutecznym graczem wtedy, kiedy połączył siły, kiedy stał się odpowiednią osobą i team playerem, odpowiednim liderem i team playerem, ponieważ dobry lider to dobry team player. I kiedy złączył siły z Philem Jacksonem, swoim trenerem, następnie dołączył do niego Scottie Pippen, był to tak naprawdę taki team, który już był takim korem do tego, żeby Chicago Bulls zaczęło wygrywać mistrzostwa i stać się takim dominatorem w lidze NBA. Więc dopiero wtedy, kiedy stał się team playerem, kiedy był indywidualistą, najlepszym koszykarzem, to nie wystarczyło, więc musiał stać się team playerem. I ja tutaj taką stosuję taktykę takiego 360 stopni. Co to znaczy? Że jako przedsiębiorca będziesz musiał nauczyć się współpracować z różnym poziomem kompetencji. Mówię tutaj o osobach na zewnątrz. Będziesz musiał współpracować na przykład ze wspólnikami, dogadywać się, współpracować, rozwijać ten biznes, jeżeli masz wspólników. Możliwe, że są to jacyś partnerzy biznesowi, którzy są na podobnym poziomie. Możliwe, że w firmie, kiedy jesteś pracownikiem, będziesz współpracował z ludźmi o podobnym szczeblu jak ty. Będziesz musiał umiejętnie zarządzać osobami podwładnymi, czyli im większy zespół, tym tak naprawdę większa skala biznesu, no i będą coraz większe, wymagane coraz większe kompetencje osoby lidera. Tego też się trzeba nauczyć. To są umiejętności, które musisz pozyskać. Więc zarządzasz w dół, zarządzasz, współpracujesz na boki i zarządzasz też w górę, czyli tą współpracą z osobą przełożoną. Jeżeli jesteś właścicielem, założycielem, no tak naprawdę możesz powiedzieć, że nie masz nikogo nad sobą, no ale kto jest nad sobą, kiedy jesteś przedsiębiorcą i zarządzasz biznesem? Klient. Czyli musisz umiejętnie zarządzać relacjami z klientem, współpracować z ludźmi, tak żeby zadbać o klienta. To jest tak naprawdę twój szef, klient jest twoim szefem. Jeżeli jesteś pracownikiem, pracujesz w jakiejś organizacji, to będziesz prawdopodobnie miał jakiegoś przełożonego, więc uczysz się współpracy z przełożonym, uczysz się współpracy z podwładnymi, uczysz się współpracy z partnerami biznesowymi, ze wspólnikami, ludźmi na podobnym szczeblu, więc to jest tak naprawdę taki element, który sobie nazywam tutaj współpracą 360 stopni i można to wykorzystywać w strukturze jakiejś organizacyjnej.
jak również kiedy się pracuje w strukturze organizacyjnej, a również kiedy się prowadzi własny biznes bardzo ważnym, kluczowym elementem współpracy 360 stopni są relacje. Trzeba potrafić budować relacje. Jeżeli ktoś mnie zapyta, co jest takim kluczowym elementem biznesu, to umiejętność współpracy z ludźmi o różnym szczeblu, o różnym poziomie. Kiedy to opanujesz w swoim biznesie, to zaczniesz widzieć nieustanny progres i twój biznes będzie się rozwijał. Więc możesz tak naprawdę przez długi okres czasu pozostawać na poziomie człowieka orkiestry i tak jak mówiłem na samym początku, wielu przedsiębiorców nigdy z tego poziomu nie schodzi. Ich tak naprawdę czasami jest to ego przedsiębiorcy, który nie chce delegować zadania, który nie chce przekazywać obowiązków, tej kontroli nad biznesem. W którymś momencie ten biznes go zaczyna przerastać. Poziom biznesu, wymagane kompetencje, współpraca z ludźmi już to nie wykonuje tego wystarczająco dobrze lub po prostu jest przemęczony. Jest takim człowiekiem, orkiestrą przez długi okres czasu i to ten cały proces go przerasta, czasami zaniedbuje biznes, czasami kiedy pojawiają się pieniądze, a on nadal jest człowiekiem, orkiestrą, zaniedbuje po prostu biznes i ten biznes kuleje, w którymś momencie może nawet i upada. Więc to jest taka bariera dla wielu przedsiębiorców, przejście z człowieka orkiestry na właśnie dyrygenta, kiedy buduje się już biznes, buduje się już odpowiednie działy w swoim biznesie, zatrudnia się kompetentny zespół, którym przekaże się obowiązki, przekaże się kontrolę, deleguje się zadania. Oni już są odpowiedzialni za jakąś część biznesu, a my tak naprawdę poprzez tych ludzi sterujemy biznesem. To jest całkowicie inne zadanie wtedy w biznesie i wymagane są wtedy inne kompetencje. Do tego trzeba dorusić, trzeba się cały czas tego uczyć. Więc ja zawsze mówię, kto stoi w miejscu, co się cofa. Jak się cofasz, to po prostu nie istniejesz. I to, co doprowadziło cię do tego momentu w twoim biznesie, cokolwiek zbudowałeś na jakimś poziomie, mimo tego, że osiągałeś sukcesy, to żeby przebrnąć dalej i rozwinąć swój biznes dalej, musisz się rozwijać. To już nie jest wystarczające, żeby przebrnąć dalej. Czyli to, co doprowadziło cię tutaj, nie doprowadzi cię do zrealizowania kolejnego celu. Więc tyle na dzisiaj, moi drodzy. Możecie sobie zadać pytanie, czy na tą chwilę jesteś człowiekiem orkiestrą w swoim biznesie? Czy może już jesteś dyrygentem? Czy może w tym momencie pół na pół? Czy może powinieneś już przejść trochę na bycie dyrygentem lub uczyć się po prostu tego? Z czego się możesz nauczyć? Od ludzi, od mentorów, od biznes coachów, z książek, z audiobooków, podcastów. Trzeba po prostu poświęcić na to trochę czasu. Moi drodzy, jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, naciśnij na subskrypcję, jeżeli oczywiście materiał Ci się podobał, lub zajrzyj na kanał, sprawdź inne materiały, mam tam już prawie 100 różnych nagrań tego typu, biznes, rozwój osobisty, zarządzanie, współpraca z ludźmi, więc jeżeli wydaje Ci się, że materiał jest wartościowy, kanał jest wartościowy, kliknij na subskrypcję i na dzwoneczek, który pomoże Ci otrzymywać regularne powiadomienia o nowych materiałach. Jeżeli masz do mnie pytanie, to napisz je w komentarzu, ponieważ co tydzień organizuję też nagranie, taki Q&A, czyli odpowiadam na Wasze konkretne pytania, które zadajecie w komentarzu, więc pytaj śmiało tu w komentarzu. Tyle na dzisiaj i do następnego. Pozdrawiam.